A w tej chwili już chciałbym zaprosić Michała Ptaka z ASICS-a, dokładnie to jest ASICS Frontrunner, który opowie nam troszeczkę bardziej o tym, jak można zadebiutować bardzo fajnie w takim dystansie jak maraton. Witam Cię, Michale. Witam Cię serdecznie, witam Was wszystkich zgromadzonych. Dystans maratoński, przed Wami wielkie wyzwanie. Przede mną to wyzwanie było rok temu, bo rok temu miałem przyjemność, odwagę i zaszczyt zadebiutować na tym dystansie. Życie biegacza wygląda tak, że w zasadzie każdy z nas chciałby szybciej, więcej, dalej, dłużej, mówiąc o dystansie, nie o czasie oczywiście. No i maraton to mamy do czynienia zdecydowanie z tą zakładką dalej. I u mnie, ja biegam 7 lat. Kiedy zaczynałem biegać, maraton wydał mi się kompletnie abstrakcyjnym dystansem. Uznałem, że to okej, to elita może biegać maratony, ale dla mnie piątki, dyszki, może kiedyś półmaraton wystarczy. No ale tak jak mówię, to czas leci i człowiek chce iść dalej. No i ten pomysł się w końcu pojawił w głowie, że może warto wejść do tej elity, nie mówię tu o elicie czasowej, ale o elicie dystansowej, bo miejmy świadomość, że jednak maraton ukończyło, czy kończy w zasadzie mniej niż 1% światowej populacji, więc możemy tutaj mówić śmiało o jakiejś elicie. Dlaczego się akurat zdecydowałem tu i teraz? 20. edycja Krakowia Maratonu, która miała miejsce w zeszłym roku, zbliżające się 40. urodziny. No to taka lista, bakieta świetnie się wpisywała w te parametry, więc pół roku przed startem zdecydowałem się podjąć przygotowania do dystansu maratońskiego, przygotowania pod okiem trenera, bo jeżeli mogę coś doradzić, zasugerować, to na pewno takie baczne oko osoby, która wie, jak się przygotować. Po pierwsze, że nas przygotuje na pewno dobrze, daje nam pewien nieoceniony spokój w głowie, że wiemy, że robimy dobre treningi, jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć swój cel. Więc jeżeli ktoś rozważa maraton, to zdecydowanie oko trenera baczne jest tutaj wskazane. I te pół roku przygotowań to jest coś pięknego, coś bardzo trudnego, żmudnego, wymagającego wiele wyrzeczeń. No bo większość z nas jest tutaj jednak ludźmi, dla których bieganie jest bardzo istotnym dodatkiem do życia, ale jednak tylko dodatkiem. Rodzina, praca, dzieci, obowiązki, wyzwania, stresy, to jest nasza codzienność i wpisanie treningu w to wszystko no, pokazuje nam, jak nasz charakter może być. No właśnie a propos wyzwań, Michale. Jakie były największe z nich w trakcie Twoich przygotowań do tego debiutanckiego startu w maratonie? Wyzwania oczywiście, sam dystans jako 42 km z kawałkiem budzi to, że respekt i było wyzwaniem, żeby ten dystans pokonać. Natomiast to jest pół roku, ponieważ Krakowia Maraton jest maratonem wiosennym, te przygotowania przypadają też na trudny dla biegacza okres, tak? To są treningi wykonywane w trudnych warunkach, w większości po ciemku albo na bieżni mechanicznej. To są warunki atmosferyczne, które też nie są, powiedzmy, najlepsze, najprzyjemniejsze do wyjścia na trening. No zgadza się. No, wiemy doskonale wszyscy, że bieganie w zimie jednak wiąże się z gorszymi warunkami atmosferycznymi, z większymi wyzwaniami, ale znowu też ma pewne zalety, prawda? Zdecydowanie tak. Ja bardzo lubię biegać wiosną, wczesną albo zimą. Możemy wtedy dużo łatwiej jest biegać o wschodzie słońca, tak, niż w lecie, co jest też bardzo, ma fajne warunki i walory estetyczne dla nas. Natomiast to, co może się wydarzyć, wydarzyło się rok temu, jeżeli chodzi o pogodę na wiosennym maratonie, nie mamy za bardzo możliwości spróbowania się w cieplejszych warunkach. Biegając oczywiście zakładamy, że biegamy cały czas tu w Polsce. I jeżeli pogoda na maraton akurat będzie dość upalna, to stanowi pewnego rodzaju wyzwanie i problem. I to było duże wyzwanie na samych zawodach, bo wyzwania w trakcie przygotowań były jednostki, na których człowiek nie chciał wychodzić, były jednostki, które bolały.
były jednostki, które nie wychodziły, tak? Ale każdy ten trening przybliżał nas do mety przygotowań, które jest w zasadzie start maratonu. Wyzwania na samym starcie i w samych zawodach. Pogoda. Pogoda na pewno jest istotnym aspektem, który musimy wziąć pod uwagę, przygotowując nasz strój, zweryfikując, gdzie są punkty nawadniania, bo to jest bardzo istotny aspekt, abyśmy naprawdę uwzględnili swoje warunki i kontrolowali swoje tętno. Nie tyle tempo, co jednak tętno będzie tutaj tym kluczowym aspektem, bo jeżeli zbyt szybko wejdziemy w zbyt dużą strefę, to ten maraton może się dla nas skończyć szybciej. I to nie mówię o mecie, tylko albo skończy się nieukończeniem, albo po prostu nasz plan nie zostanie zrealizowany. Więc na pewno to by było wyzwaniem dość sporym dla mnie. A Michale, a jakie byś takie dwie najcenniejsze rady, które byś dał osobom, które się przygotowują, będą debiutować w tym maratonie, dał już w trakcie biegu, czyli w trakcie maratonu? Dwie najważniejsze takie rady. Najważniejsza rada, pierwsza rada, w zasadzie z niej warto skorzystać przed startem, czyli tak jak mówię, przygotowanie ubioru odpowiednie i butów. To jeżeli ktoś kupuje buty na Expo, świetnie, naprawdę, ale nie radziłbym w nich biec maratonu, jeżeli to nie są buty zweryfikowane. Tak? Biegnijmy w sprzęcie, który doskonale znamy i to mówię o każdym detalu sprzętu, włącznie ze skarpetkami, z koszulką, ze spodenkami. Jeżeli znamy sprzęt, znamy producenta, wiemy, że to jest, nie wiem, kolejny model tego samego ubioru, okej, tak? Natomiast jeżeli to jest dla nas kompletnie nowy element, w którym świetnie wyglądamy, ale nie znaczy, że będzie dla nas komfortowe, a delikatne obtarcie w dowolnej części ciała może kompletnie nam ten maraton zepsuć, zgubi naszą koncentrację na tym, co istotne, będziemy myśleć, czemu nas tam coś obciera, uwiera, jest niewygodnie, jakieś zakrwawienie, naprawdę to może nam ten maraton zepsuć. Druga istotna kwestia to przygotowanie odżywiania na maraton. To jest jednak kilka godzin wysiłku, dla jednych mniej, dla drugich dłuższy okres czasowy, bo kilometrowo wiadomo jest to cały czas to samo. Natomiast nie testujmy odżywiania na maratonie żeli producentów, które nam się wydają fajne, ale nigdy ich nie próbowaliśmy. Jedzmy to, co mamy sprawdzone w trakcie treningu, w trakcie innych zawodów, albo niech to będą żele tych samych producentów. Może to być banan, nie wiem, daktyle, galaretki, żelki. Każdy reaguje inaczej na coś innego, ale to musi być coś, co mamy już sprawdzonego. I na pewno odwiedzajmy każdy punkt nawadniania, bo łyk, na pewno nie wypijemy tej wody za dużo, to nam nie zaszkodzi. Wielce prawdopodobne jest, że tej wody każdy z nas na maratonie wypija za mało, więc na każdym punkcie na pewno co najmniej jeden kubek wody. Biorąc pod uwagę prognozy na jutrzejszy dzień, polecałbym nawet dwa lub trzy kubki. Jednym śmiało można oblać głowę lub kark, żeby się trochę schłodzić, bo będzie nam gorąco. Nie zapominajmy o takich detalach, jak może nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne. Będzie pięknie, będzie gorąco. Więc to są takie dwie rady. Jeżeli trzecią radę mógłbym podać, to jeżeli zależy wam na wyniku, są genialni pacemakerzy na każdy w zasadzie czas dostępny, więc lećcie za nimi, chyba że macie swoją grupę znajomych, z którymi można się zebrać w grupę, pobiec. Ten czas naprawdę mija wtedy dużo szybciej. Człowiek nie patrzy na zegarek ze zniecierpliwieniem, ile tych kilometrów, tylko czasem się może zaskoczyć, że te kilometry mijają. No właśnie, tu też chciałem dopytać, czy uważasz, że lepszą taktyką w wypadku pierwszego przebiegnięcia takiego dystansu jest jednak samemu sobie to zaplanowanie, bądź tak jak powiedziałeś, pobiegnięcie z pacemakerem, czy może jednak biegniemy w grupie, biegniemy z jakąś grupką naszych znajomych, może bardziej doświadczonych, którzy oni tak jakby nas trochę kołczują w trakcie tego biegu. Jakie jest twoje zdanie? Jeżeli o mnie chodzi, ja biegłem z grupką znajomych. Nie leciałem za pacemakerem. Wynikało to też z tego, że wspólna rozmowa, wspólny cel i takie poprowadzenie przez znajomych było dla mnie, dla mnie i dla innych bardzo istotne, bo każdy z nas gdzieś tam miał chwilę zwątpienia, chwilę kryzysu, trudniejsze i to podbudowanie wzajemne przez osobę, którą
dobrze znamy, daje naprawdę dużą wartość. Natomiast nie podbierajmy tego tak, że to jest jedyne wyjście. Jeżeli nie mamy takiej grupy, to Pacemaker też jest do tego, żeby zmobilizować, zmotywować. I ta grupa, w której biegniemy, mamy jeden wspólny cel, tak? Biegniemy grupą, która chce osiągnąć ten cel, więc tam wzajemne motywacje też występują. Też zależy od tego, kto na jaki czas debiutuje. Jeden będzie debiutował na 3 godziny, drugi chce ukończyć, tak? Więc tutaj to naprawdę każdy musi dobrać trochę do siebie. Ja szczerze polecam bieg ze znajomymi. To naprawdę mogę z czystym sumieniem polecić. Dziękuję Ci, Michale. Tematem naszego panelu było pierwszy maraton i co dalej? No właśnie, co dalej? Dalej są kolejne biegi. Póki co był pierwszy maraton i nie było drugiego. W tym roku biegnę nocną dychę, dzisiaj wieczorem. Jutro polecam się na 40 km wraz z grupą ASICS Frontrunner. Będziemy stać i zagrzewać do walki na tym 40 trudnym kilometrze, więc wypatrujcie nas, będziemy starali się dać wam siłę. Jeżeli chodzi o moje plany, co dalej? Często jest tak, że na mecie człowiek myśli, że już po co mi to i koniec, ale wiadomo, że 2 dni później zapisujemy się na kolejny bieg. Ja póki co na kolejny maraton się nie zapisałem, ale przeglądam, tak? Przeglądam, szukam, wybieram. To oczywiście nastąpi. Mam pewne rachunki jeszcze z nim do wyrównania, bo maraton pierwszy chciałem ukończyć, a na drugim powalczyć o wynik, więc jak najbardziej maraton jest czymś pięknym. Wiele osób mówiło, że wyzwala niesamowite emocje, że ta meta maratonu nie równa się z niczym innym. Widać wiele filmików w internecie, jak ludzie przekraczają metę ze łzami w oczach, zawieszają medal. Faktycznie te emocje są niesamowite. Ja przekraczając metę muszę przyznać, przekroczyłem i meta. Skończyłem fajnie, jest super, ale po paru minutach do mnie dotarły jakieś emocje z głębi, których faktycznie nie znałem i nawet mówiąc to teraz, gdzieś mi tu gęsia skórka podchodzi, więc naprawdę ten maraton, każdy maraton wyzwala inne emocje, więc ja chcę te emocje co najmniej jeszcze raz poczuć i na pewno ten kolejny maraton nastąpi, ale nie jutro. To teraz pytanie, który? Nie wykluczam 22 Krakowia Maratonu za rok, natomiast też rozważam maraton trochę turystycznie, pobiec gdzieś za granicą, oczywiście gdzieś na liście kolejnej, może przed kolejną dekadą, maraton w Nowym Jorku, marzenie wielu biegaczy, w końcu dopiero 40 lat mam, to jeszcze wiele przede mną. Można powiedzieć taki trochę złoty graal. Złoty Graal, dokładnie, więc no, bez celu konkretnego czasowego, ale gdzieś tam cały czas na tej liście widnieje i wierzę, że kiedyś zawiśnie na mojej szyi medali z tej imprezy. Michale, bardzo dziękuję Ci za podzielenie się z tą cenną garścią rad oraz przede wszystkim tymi emocjami, bo widać po prostu, że żyjesz tym, że przeżyłeś ten maraton i on nadal siedzi w Tobie. No i mam nadzieję, że sięgniesz kiedyś po tego Graala, czyli wystartowanie w Nowym Jorku. Potem jeszcze jest wiele innych maratonów, potem jest korona maratonów, tak? Więc jeszcze wyzwań wiele na pewno przed Tobą. To był Michał. Bardzo dziękuję. Runner. Bardzo serdecznie dziękujemy.